No zgadza się, ten mecz tak dokładnie pokazał. W pierwszej połowie strzelamy na 1-0, mogliśmy poprawić zaraz do szatni od razu na 2-0. Nie wykorzystaliśmy tej sytuacji, wychodzimy na drugą połówkę z nastawieniem na tym, że prowadzimy, ale mamy na samym początku znowu następną na 3-0. No i tak się ułożył mecz później, że gościowi strzał życia wychodzi, samą pajęczynę zdjął praktycznie z bramki. No i coś siadło, no siadło, no szkoda. Karny też taki. No wie pan, no troszkę na krzyk, tym bardziej, że główny nie reaguje, a tylko boczny coś tam macha chorągiewką, pokazuje. No, sędzia się decyduje pokazać tego karnego, no strzelają na 2-1. No i później ciężko się podnieść właśnie, tym bardziej, żeśmy właśnie wygrywali, mogliśmy wygrywać 3 bramkami. No, później to w sumie byłoby na 3-2 już, bo w pewnym momencie też taka mega stuprocentowa. No wychodzimy sytuacja. We dwóch na bramkarza i, no i Kamil Serafin podaje za lekko, bramkarz łapie, przerywa tą sytuację. Ale coś widać dzisiaj bardzo takim niepewnym składzie, żeście grali. To znaczy Łukasz Milanowski miał kontuzję. Tam Mateusz Górak jeszcze jest po chorobie, ale tak to przeważnie, tak to byli wszyscy, można powiedzieć. No. No widać, że dalej, no sytuacje są, gra, można powiedzieć, że jakoś tam się klei, tylko tych bramek nie ma. No sytuacje są, no właśnie tych bramek takich, żeby przypieczętować właśnie postawić kropkę nad i. Że wygrywasz 1-0, popraw drugą i kontroluj sytuację. U nas tego właśnie, tego nam brakuje. Następny rywal. Jedziemy do Pisarowiec w środę. Ciężki znowu. Ciężki teren. No, wiadomo, ciężki, no każdy będzie grał swoje punkty. No, ale no, z jajku, no będziemy walczyć, próbować. Jeszcze jest, myślę, że tak, że chłopaki jeszcze się zdradzą, podnieśli jakiś tam mecz, będziemy próbować wygrać. Przynajmniej w tej rundzie.